Czekolada w kuchni, moi drodzy, to najczęściej atrybut cukierników. A ja wam dzisiaj pokażę, jak zrobić z tego dobry sos z kozim serem do polędwiczki wieprzowej. Całość, jeżeli wszystko dobrze się ułoży, będzie wyglądała właśnie tak. Składniki do zamarynowania. Troszkę tymianku. Siekam wszystko. Taki tymianek z łodygami, nie same listki, ale z łodygami, to w tych łodygach jest najwięcej aromatów. I teraz kawałki mięsa nacieramy pieprzem, odrobiną tylko soli i tymiankiem. Tym razem będę grillował te polędwiczki, grillował w całości, dlatego żeby zachować jak najwięcej soczystości. Olej tylko na powierzchnię polędwiczek i grillujemy. Mięso opiekamy dobrze z każdej strony, tak żeby zamknąć maksymalnie jego powierzchnię, żeby te soki miały szansę zostać w środku. Przypieczona polędwiczka teraz trafi do piekarnika. I teraz temperatura 180 stopni, klasyka. Czas 5, maksymalnie 6 minut. Ona się grzeje, odpoczywa, ma idealnie. Warto do niej przygotować zatem sos. Pokażę wam, jak zrobić dobry sos z koziego sera doprawiony czekoladą. Po pierwsze, to co zostało na patelni warto jest zabrać, dlatego też schłodzimy ją odrobiną wody i na moment to odstawiam. Składniki sosu dosyć proste. Jedna szalotka, ząbek czosnku, troszeczkę ostrej papryki, świeży tymianek i obowiązkowo limonka. To wszystko postaramy się połączyć razem z kozim serem, rolatką dojrzewającą, która ma bardzo ładny smak, zapach, ale przede wszystkim świetnie rozpuszcza się we wszelkiego rodzaju płynach. Po kolei. Trzeba to wszystko posiekać, najmniej oczywiście ostrej papryczki. Czosnek w plasterki. Tak naprawdę możecie użyć papryki suszonej. Ona również jest bardzo ostra, więc nie musicie szukać świeżej chili, natomiast ta zdecydowanie ma coś jeszcze, czyli wspaniały aromat. No i bardzo drobno posiekany tymianek. Moim zdaniem tymianek, świeży tymianek, to jedno z lepszych połączeń, jeżeli chodzi o połączenie ziołowe z kozim serem. Kiedy mamy wszystkie składniki pokrojone, możemy wreszcie smażyć. Lekko nagrzany rondelek i do niego olej. I w tym oleju blanszujemy warzywa. Cebula, czosnek i chili. I oczywiście taki ser, ten już leżał chwilę tutaj w tej temperaturze pokojowej, zaczyna się rozpuszczać. Ten ser charakteryzuje się tym, że na zewnątrz mamy taką otoczkę z sera dojrzałego już, bardzo płynnego, a w środku ser prawie że twarogowy. Te dwie konsystencje idealnie rozpuszczają się w winie bądź w śmietance. Dodajemy ser. Kiedy zaczyna się rozpuszczać, zalewamy białym, wytrawnym winem. Czekamy teraz, aż wino troszeczkę odparuje, ser zacznie się rozpuszczać. I wtedy dopiero trafi tutaj słodka śmietanka 30%. To ważny element, w zasadzie ważna kolejność. Najpierw wino odparowujemy, a dopiero później śmietanka. No i wreszcie aromat, który musi pójść z tej patelni, na której przypiekliśmy polędwiczki. Tymianek do środka i jeszcze nieco więcej smaku, czyli kozi serek. Teraz to wszystko gotujemy na wolnym ogniu. Kilka minut odparowujemy. To, o co mi najbardziej chodzi, to żeby te składniki dobrze ze sobą się przegryzły, wymieszały. Polędwiczki odpoczęły. Wyjąłem je jakieś 5-6 minut temu z piekarnika i teraz, przed podaniem, wkładam z powrotem, żeby podgrzać. Dosłownie na minutę. Ta sama temperatura. I doprawię teraz sos. Sos, który powinien być bardzo szybko zredukowany mocno. Teraz finalnie doprawiony, czyli skórka z limonkiem. To się zawsze sprawdza. No i teraz troszkę soli i na samym końcu czekolada. Możecie użyć jakiej chcecie. Może być mleczna, może być gorzka. Dzisiaj gorzka. Sos jeszcze chwilę musi się podgotować, a teraz mogę wyjąć polędwiczki. One już są ciepłe, są zagrzane i mam nadzieję różowe. Namoczona bibułka, mniej więcej taką konsystencję powinna mieć ta polędwiczka. Rozpadać się przy najmniejszym dotknięciu. I zobaczcie. To, co ta polędwiczka ma najlepszego, czyli te soczki, są w środku. Kremowy sos ląduje na talerzu. Kawałki mięska. I najprzyjemniejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić, czyli dekoracja czekolady. Możecie, moi drodzy, w ten sposób używać sobie czekolady w kuchni, jak ja to przed chwilą zrobiłem, dodając trochę koziego sera. A możecie też klasycznie, ale równie ciekawie. A wszystkie te ciekawe i klasyczne przepisy znajdziecie w książce Pawła Małeckiego. Kuchnia Polska. Według Pawła Małeckiego. Odbierajcie ją, pamiętajcie, zbierajcie kuponiki i taka książeczka czeka na was. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i piszcie, bo wszystko to, co wy piszecie do mnie, ja biorę na poważnie. Bo też poważnie gotujemy. Poważny kawałek mięsa. Poważny sos.
Uwielbiam tę robotę.